Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy sobotę, 23 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, na drzwiach prawie wszystkich sklepów i instytucji jest taka tabliczka, która z jednej i z drugiej strony ma swoją treść. Mianowicie jest napisane zamknięte, a po drugiej stronie jest otwarte. Czasem też podane są godziny urzędowania i otwarcia tej instytucji lub sklepu. A co Wy na to, gdyby na przykład w domu była taka tabliczka? Mama dostępna od godziny 8 do 16, później proszę dać jej święty spokój. Co Wy na to? Bez sensu, prawda? No właśnie, też tak myślałem. Gdyby na przykład było napisane, że ksiądz dostępny od tej godziny do tamtej, a w innych godzinach nie jest księdzem, jest osobą prywatną. Co o tym myślicie? Też pewnie się ze mną nie zgadzacie. Ja też się z tym nie zgadzam. Dlatego, że bycie mamą, tatą, bycie księdzem, również lekarzem, czy osobą, która ma pomagać innym, to jest powołanie. To nie jest tylko zawód. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o rodzinie Pana Jezusa, że oni nie rozumieli tego, że Jezus jest powołany do tego, aby być 24 godziny na dobę dla ludzi. On nie wydzielał im czasu, że odtąd dotąd jest, a później już go nie ma. Fakt, że czasem uciekał i modlił się, zatapiał się w modlitwie, żeby tam jednoczyć się ze swoim Ojcem. Ale to był taki wyjątkowy czas, natomiast w innym czasie był dostępny dla wszystkich. Więc rodzina Pana Jezusa przyszła i chciała mu powiedzieć: zejdź na ziemię, ogarnij się, człowieku, nawet nie jesz, nie śpisz, poświęcasz się tak dla wszystkich, pomyśl trochę o sobie, tak mówiąc, parafrazując trochę tę Ewangelię, ale tak to rzeczywiście jest. Słuchajcie, gdyby na przykład ktoś człowiekowi, który ma pasję chodzenia po górach, powiedział: słuchaj, ale jak ty tak wejdziesz, to ty się tak zmęczysz, nie? Mówi: tak, zmęczę się, i właśnie o to chodzi. Albo na przykład by powiedzieli do kogoś, kto jest morsem: słuchaj, jak ty wchodzisz do tej zimnej wody, to przecież ta woda jest mokra i zimna. No tak, i właśnie to jest najfajniejsze. I nie są w stanie tego zrozumieć. Albo na przykład ktoś jest wychowawcą, który poświęca swój czas młodzieży i dzieciakom i który nie wydziela im czasu, to często rodzina mogłaby powiedzieć: słuchaj, one cię wykorzystują, one cię eksploatują, ty po prostu nie masz czasu dla siebie, ty się, człowieku, wykończysz. Weź no, zejdź na ziemię. Wielu ludzi, kochani, naszych czasów nie rozumie, co to jest powołanie. Że jesteś do dyspozycji 24 godziny na dobę. I wielu ludzi nie odpowiada dzisiaj na wezwanie Pana Jezusa: pójdź za mną. Jest coraz mniej kapłanów, braci, sióstr zakonnych, tych, którzy chcieliby poświęcać się. Kiedy na przykład ktoś dzwoni do mnie o godzinie 12, czy 1, czy 4 nad ranem i prosi: ojcze, przyjdź, bo właśnie umiera moja matka, to ja wszystko zostawiam. Nie mówię sobie: jak się wyśpię, to przyjdę. Ale po prostu jestem do dyspozycji, dlatego że to jest moje powołanie. Biorę przykład z Pana Jezusa, który właśnie w dzisiejszej Ewangelii takim właśnie, w cudzysłowie, szaleńcem był. Święty Maksymilian Kolbe był nazywany szaleńcem niepokalanej, dlatego że on wiele rzeczy robił ponad siły. Kochani, bardzo podoba mi się zdanie, które powiedział Thomas Alva Edison. Powiedział mianowicie: nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko, co robiłem, to była przyjemność. I to jest właśnie zdanie, które można przykleić każdemu człowiekowi, który jest powołany, który nie ma do nikogo żalu, że ma więcej pracy od innych, że ktoś po prostu nie szanuje jego prywatności, nie szanuje jego telefonu komórkowego, numeru, rozdaje na prawo i na lewo, dlatego że chce być do dyspozycji. Jego powołaniem jest być po to, aby służyć. A teraz prośba do Ciebie. Nie wiem, szczerze mówiąc, kim jesteś i do kogo teraz mówię. Jeżeli jesteś mamą, to proszę Cię, abyś jako mama zawsze była do dyspozycji swoich dzieci 24 godziny na dobę, aby zawsze miały przystęp do Ciebie, aby wtedy, kiedy będą wiedziały, że zawsze mogą do Ciebie przyjść, powiedzieć o swoich sekretach i nigdy ich nie zdradzisz, chętniej do Ciebie przyjdą nawet wtedy, kiedy będzie to nie jakieś tam, powiedzmy, dziecięce, ale później młodzieńcze, a później dorosłe życie. Przyjdą do mamy i powiedzą: mamo, potrzebuję Twojej rady. Jeśli jesteś tatą, to nie zbywaj swoich dzieci. Nie mam dla Ciebie czasu.
tylko bądź dla Twoich dzieci 24 godziny na dobę. Jeśli jesteś kapłanem, to nie mów, że Twoje godziny urzędowania kancelarii się skończyły, albo że spowiedź była do południa i teraz już nie masz czasu, bo masz inne zajęcia. Spróbuj wygrzebać spod ziemi ten czas, tak jak to robił Pan Jezus, nawet kosztem Twojego zdrowia, Twojego życia, bo warto, bo Pan Jezus tak chce. Przyjmijcie teraz, kochani, Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa. Do jutra.